Nazywam się Bartek Walacik, pracuję w Allegro. Od jakiegoś czasu zajmuję się open source. Prowadzę projekt Javers, to jest taki tool do wersjonowania i do diffowania obiektów domenowych. Jestem redaktorem na Allegro Tech, to jest nasz blog techniczny, gdzie też często poruszamy tematy związane z open source. I przez najbliższe pół godziny będę starał się mówić o tym, co można zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu waszego nowego projektu open source. Zacznijmy od fundamentalnego pytania. Dlaczego w ogóle ludzie tworzą open source? Dlaczego programiści z całego świata po przyjściu z pracy, kiedy już są bardzo zmęczeni, zamiast zająć się jakąś normalną rozrywką, to znowu siadają do komputera i siedzą przez cały wieczór, pracują zupełnie za darmo dla różnych dziwnych projektów open source'owych? No, myślę, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale spróbujmy popatrzeć na motywację. Porównajmy pracę, taką pracę dzienną z pracą w open source. W pracy dziennej często bywa tak, że ludzie robią to, co muszą, a nie to, co chcą, co może prowadzić do frustracji. Często ludzie narzekają na to, że borykają się z technologiami legacy, które chętnie by zmienili na nowsze, ale z jakiegoś powodu nie mogą. Czasami pracujemy w stałym zespole, co nawet przez kilka lat, bez dopływu świeżej krwi. No i to wszystko tworzy taki klimat, który niezbyt sprzyja rozwojowi zawodowemu. W open source jest trochę odwrotnie, czyli ludzie robią to, co chcą, a nie to, co muszą. Mamy dzięki temu open source, dzięki temu, że działamy w open source, mamy kontakt z nowymi technologiami. Można też powiedzieć, że czasami te nowe technologie po prostu powstają w open source, tak? Open source stał się takim liderem nowych technologii. W przeciwieństwie do stałego zespołu mamy, właściwie nie mamy ograniczeń, możemy pracować z ludźmi z całego świata, to jest bardzo ciekawe. No i właśnie to tworzy ten klimat, który daje nam doskonałe możliwości do rozwoju zawodowego. Co tu jeszcze mamy? Pieniądze i sława. Chyba coś tutaj pomyliłem. O, teraz się zgadza. Oczywiście open source nie daje nam pieniędzy i sławy, przynajmniej no, nie wprost. Okej. Dzisiaj Piotrek Betkier miał bardzo dobry wykład o tym, jak pisać dobry kod commonsowy. Wszystko to, co mówi Piotrek, również stosuje się do open source, czyli podstawą jest dobry kod. Ale kod to nie wszystko. Okazuje się, że równie ważna jest ta cała miękka otoczka dookoła kodu, którą nazywamy produktem. I właśnie ja będę mówił dzisiaj o produkcie. W ogóle zanim zaczniemy z tym naszym nowym projektem, no to potrzebna jest jakaś strategia. Taka najprostsza strategia, jaką sobie można wyobrazić, to polega na tym. No, mam świetny soft, więc go zaraz opublikuję. Skoro go opublikuję, no to na pewno userzy sami go znajdą. A jak już go znajdą, no to na pewno go polubią, bo przecież jest świetny. No i ta strategia być może sprawdzała się jakiś czas temu, kiedy było jeszcze mniej tych projektów open source'owych. Teraz mamy prawdziwą rewolucję. Na GitHubie są miliony projektów i czasami naprawdę dość trudno jest się przebić. Dlatego ja będę mówił o strategii produktowej, czyli o tym, żeby najpierw, w ogóle zanim się zacznie, znaleźć tak zwaną niszę rynkową, tak? Czyli poszukać miejsca, gdzie jeszcze nie ma projektu, gdzie konkurencja nie istnieje albo jest słaba. Potem można już ten nasz super soft napisać, potem trzeba zbudować produkt, o tym będę mówił za chwilę. Klienci sami też nie przyjdą, czyli ci nasi użytkownicy, trzeba ich zdobyć, no a potem wystarczy już, że będziemy lepsi od konkurencji. Okay. Porozmawiajmy przez chwilę o strefie komfortu. Strefa komfortu w sensie zawodowym jest to taka rola, której wykonujemy zadania na co dzień, której mamy kompetencje, czujemy się w miarę komfortowo. No, myślę, że dla większości osób na tej sali tą rolą będzie rola dewelopera. Oczywiście każdy z nas robi też inne rzeczy, ale to jest taki wspólny mianownik. No ale w firmie pracują też inne osoby, tak zwane nietechniczne. Pracuje na przykład pan od marketingu, który biega po firmie w czerwonych spodniach i stara się skupić na sobie uwagę. Pisarze, wsparcie klienta, menadżerowie, CFO, czyli ludzie od kasy, product ownerzy, analitycy, sprzedawcy. Jeżeli jest na sali jakiś sprzedawca, to chciałem bardzo przeprosić, ponieważ nie znalazłem takiej ładnej ikonki dla sprzedawcy, więc jest tylko taki czarny pan z walizeczką. Ludzie z IT często
wszystkie te role wrzucają do jednego worka pod tytułem biznes, prawda? Biznes to, biznes tamto, biznes nie wie, czego chce, biznes być może jest w ogóle niepotrzebny, to my jako IT jesteśmy najważniejsi. No, okazuje się, że biznes jest potrzebny. Okazuje się, że projekty open source, takie profesjonalne projekty open source, to są takie trochę mikrofirmy, czyli potrzebują kompetencji również w tych rolach nietechnicznych. To, do czego ja was namawiam, to oczywiście nie to, żebyście zatrudnili marketera, ale żebyście spróbowali poszerzyć swoją strefę komfortu, czyli nabyli tych kompetencji miękkich i w ten sposób właśnie zwiększyli to nasze prawdopodobieństwo sukcesu. Czyli jeszcze raz, mamy tą pracę dzienną, to jest nasza dobrze znana rola programisty, super, mamy tą strefę komfortu, no ale w projekcie open source oczekiwania są nieco wyższe, czyli ta strefa komfortu musi się poszerzyć również na te obszary miękkie. Zacznijmy od marketingu. Najpierw badamy rynek. Badanie rynku wykonuje się bardzo prosto, wystarczy wejść na GitHuba i poszukać niszy rynkowej, czy możemy znaleźć jakiś projekt, który jest podobny do tego, który chcemy stworzyć. Dodatkowo mamy ułatwienie, czyli gwiazdki. No i od razu widzimy, jeżeli znajdziemy projekt, który ma mało gwiazdek, no to być może jest albo słaby, albo dopiero startuje, więc możemy z nim konkurować. Jeżeli napotkamy na projekt, który ma powyżej 1000 gwiazdek, no to ja raczej bym odradzał, bo prawdopodobnie jest dość silny i może być nam trudno na początku z nim konkurować. Potem trzeba wymyślić nazwę. Oczywiście nazwa musi być unikalna i nie chodzi tylko o unikalność w kontekście IT, chodzi o globalną unikalność, ponieważ konflikty nazw będą potem nam utrudniać pozycjonowanie strony internetowej. Przykładowo ja wymyśliłem dla naszego projektu nazwę Javers i wydawało mi się, że jestem bardzo sprytny, dopóki już po publikacji nie zorientowałem się, że ta nazwa jest zajęta. Jest takie nazwisko Javers, jest masa ludzi o nazwisku Javers. Co więcej, jest taki pan Eamon Javers, który jest dość znanym pisarzem, dodatkowo aktywnym na Twitterze. I teraz jak ktoś pisze hashtag Javers na Twitterze, to zamiast napotkać na moje bardzo ważne tweety na temat release'ów Javersa, na przykład napotka na tweety pana Eamona, który pisze o konsekwencjach legalizacji trawy w stanie Oregon, tak? Czyli bardzo brzydki konflikt nazw, nie chcemy tego. Marketing mówi o tym, że dobra nazwa to jest taka nazwa, która budzi pozytywne skojarzenia. I tak naprawdę nie jest istotne, z czym są te skojarzenia, istotne jest, żeby były pozytywne. Przykładowo, nazwa Spring, bardzo dobra nazwa, kojarzy się z czymś nowym, prawda? Wiosna, nowe życie, nowe technologie, w ogóle świetna sprawa. Groovy, to w ogóle wprost oznacza, słowo groovy oznacza wprost coś, co jest cool. React, tutaj mamy te skojarzenia z nowoczesnymi podejściami do programowania, z programowaniem reaktywnym, chociaż w samym Reakcie być może nie ma za dużo programowania reaktywnego, ale nie o to chodzi, chodzi o te skojarzenia. Następna grupa równie dobrych nazw to są nazwy, które po prostu brzmią dobrze i są unikalne, tak jak Gradle, Angular. Nie ma się do czego przyczepić. Następna grupa to są nazwy opisowe, takich nazw jest bardzo dużo w naszej branży. Hibernate, JUnit, Graphite, one po prostu opisują to, czym są. Złe nazwy. Wszelkiego rodzaju akronimy, których też jest masa u nas w branży, są w pewnym sensie ucieczką od stworzenia nazwy, tak? Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na nazwy, może użyć akronimu, no wydaje mi się, że można się trochę lepiej postarać. Dalej mamy takie nazwy typu bla, 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 bla. Na przykład mamy klienta apaczowego, HTTP, który nazywa się Apache HTTP Client. No, można umrzeć z nudów, czytając tą nazwę. Dalsza grupa, dość rzadka, to są nazwy, które są opisowe, ale w sensie odwrotnym, czyli opisują to nie czym są, ale czym nie są. Na przykład taki NoSQL, który stara się od SQL-a odciąć, ma w nazwie SQL i już do końca swojego życia NoSQL będzie właśnie kojarzony z SQL-em, z tym, czym, od czego tak bardzo chciał uciec. Dobrze, mamy nazwę. Trzeba stworzyć logotyp. Trzeba pójść do grafika, powiedzieć mu, że potrzebny jest logotyp. W takiej sytuacji grafik zada pytanie, no dobrze, ale z czym ten logotyp ma się kojarzyć? No i tutaj zaczynają się schody. Spójrzmy na przykłady. Mamy logo wspomnianego wcześniej Reacta. Moim zdaniem bardzo dobre, mam tutaj ciekawy font, fajna grafika. Następny logotyp, kto wie, co to jest? No właśnie, zauważcie, że najlepsze, najsilniejsze marki mogą sobie pozwolić na to, że w ogóle nie używają nazwy w logotypie, a i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak? Właśnie to jest ten poziom zen, tak? O tym marzy każdy marketer. Następny przykład, równie dobry, Gradle. Zauważcie,
ciekawe podobieństwo kolorystyczne między dwoma tymi logotypami, ale też jest dobry. Mamy fajny font, mamy ciekawą grafikę z tą śrubką, prawda, coś tam budujemy, jest OK. A teraz spójrzcie na to, czy to jest dobry logotyp, czy zły. No, taki sobie, moim zdaniem. Wygląda, jakby ktoś go narysował w Wordzie. Aczkolwiek sam Pico Container to jest bardzo dobre narzędzie. No i właśnie w takiej sytuacji, jeżeli po prostu brakuje nam tych kompetencji, nie mamy pod ręką dobrego grafika, lepiej jest zrobić to, co zrobił na przykład Spock. Spock jest to świetny projekt, który odniósł znakomity sukces, który w ogóle nie posługuje się logotypem, po prostu nie ma logotypu, jakoś sobie radzi. Więc lepiej zrobić, pójść tą ścieżką Spocka, niż próbować rysować takie, prawda, bohomazy, jak to zrobił Pico Container. OK, następny etap, jak już mamy logotyp, to trzeba go umieścić na jakimś opakowaniu. No nie muszę przekonywać, że w dzisiejszych czasach opakowanie to jest sprawa absolutnie krytyczna. W naszym przypadku opakowaniem będzie strona internetowa. Tutaj mamy stronę wspomnianego wcześniej Apache HTTP Client. No nie wygląda jakoś porywająco. Mamy tą ścianę tekstu. Mamy bardzo skomplikowane menu po lewej. Spójrzmy, jak ta strona zachowa się na urządzeniu mobilnym. Na urządzeniu mobilnym zachowa się fatalnie. Ściana tekstu zostaje, ale niestety menu się zupełnie zminiaturyzowało, więc strona nie jest responsywna. To jest bardzo ważne teraz, żeby strony, które tworzymy, były responsywne, żeby były RWD. I teraz przykład pozytywny, Groovy. No widzimy te wszystkie nowoczesne trendy, tak? Duża grafika, mało tekstu, tylko najważniejsze rzeczy, bardzo zwięzłe menu. Na RWD wygląda świetnie. Grafika się skaluje, menu się zwija do tego słynnego hamburgera, wszystko jest OK. Dobrze, jak już mamy stronę, to należy ją oczywiście wypozycjonować. Tym zajmują się ludzie od SEO, czyli Search Engine Optimization. To jest duży temat, ja o tym nie będę specjalnie dużo mówił. Taki absolutny minimum to jest to, żeby ostatecznie, jak ktoś wpisze nazwę naszego projektu w Google, to żeby nasza strona wyskoczyła na pierwszym miejscu. Niby wydaje się oczywiste, ale trzeba nad tym trochę popracować. Dobrze, przejdźmy do następnej roli. Następną rolą jest rola pisarza. Ponieważ stronę stworzyliśmy, ale trzeba jeszcze ją zapełnić treścią. Teraz co wrzucamy na stronę naszego projektu open source? No oczywiście musimy wrzucić dokumentację. Wszyscy kochamy pisanie dokumentacji. Nie no, pisanie dokumentacji jest nudne. Co więcej, zajmuje to bardzo dużo czasu. Co więcej, jest to dość trudne. Napisanie dobrego tekstu, nawet po polsku, nie jest wcale łatwym zadaniem. No ale ponieważ piszemy po angielsku, no to w ogóle jest to strasznie trudne. To wszystko jest prawda, ale okazuje się, że dokumentacja jest bardzo ważna i jest wręcz krytyczna. Jeżeli nie ma dokumentacji naszego feature'a, to właściwie nie ma też feature'a, bo co z tego, że go wydaliśmy, skoro nie jest opisany? Nikt go nie użyje, ponieważ użytkownicy po prostu go nie znajdą. Cała robota pisania dokumentacji spada na core team. Możecie liczyć na to, że ktoś z zewnątrz rzuci do was pull requesta, bugfixa i tak dalej, ale nie liczyłbym na to, że ktoś z zewnątrz skontrybuje dokumentację. To jest robota core teamu po prostu. No, co można zrobić, żeby trochę osłodzić sobie te katusze pisania dokumentacji? Można, to jest to, co my robimy, traktujemy dokumentację jak kod, czyli stosujemy dokładnie te same narzędzia i te same techniki do tworzenia dokumentacji, jak do tworzenia kodu, czyli wszystkiego rodzaju pull requesty, code review, CI, CD, bugfixing itd., itd. Ponieważ dokumentację piszemy po angielsku, dość istotne jest, żeby to był dobry English, a nie tak zwany local English. Local English to jest takie określenie wymyślone przez Brytyjczyków, którzy jak wyjadą ze swojego Great Britain, prawda, za granicę, do jakiegoś kraju, gdzie ludzie mówią po angielsku niby, no to okazuje się, że ten angielski to nie jest tak naprawdę angielski, tylko właśnie taki local English. Z doświadczenia wiemy, że ludzie, że Polacy, którzy nawet dość dobrze znają angielski, taki mówiony i czytany, jeżeli zaczynają pisać, to robią bardzo dużo podstawowych błędów. Wszystkie te błędy w dokumentacji, zanim ona będzie publikowana, należy poprawić w procesie, który się nazywa proofreadingiem. Dobrze jest robić to wewnętrznie. No, można próbować też kupić tą usługę na rynku. To nie jest bardzo drogie, jeżeli nie mamy pod ręką nikogo, kto zna się dobrze na angielskim. OK, przewijamy trochę czas do przodu, zrobiliśmy nasz soft, wypuszczamy pierwszy release, prawda, publikujemy, czekamy na użytkowników. I teraz przechodzimy do roli wsparcia. Okazuje się, że na samym początku ci pierwsi userzy, którzy się do nas zgłoszą, znajdą nasz projekt jakimś dziwnym sposobem, będą oczekiwali
od nas po prostu pomocy, ponieważ, no, umówmy się, ta pierwsza wersja nie będzie jeszcze taka doskonała, będzie zawierała masę błędów, ten nasz produkt będzie po prostu, być może będzie miał braki w dokumentacji, być może będzie miał braki w JavaDocu, będzie miał jakieś błędy i tak dalej, więc ludzie będą po prostu prosili o pomoc. I właśnie na tym etapie musimy szczególnie o tych pierwszych userów zadbać, żeby ich nie zniechęcić, więc pomoc powinna być łatwo dostępna, szybka i wielokanałowa. O co mi chodzi z tą wielokanałowością? To jest przykład znowu, to jest przykład ze strony Javers.org. User, który potrzebuje pomocy, jest kierowany w pierwszym takim miejscu, jest kierowany na Stack Overflow. To jest najlepsza opcja dla nas jako core teamu, ponieważ jest szansa, że jak on tam zada to pytanie, to nie my będziemy musieli na nie odpowiadać, tylko odpowie ktoś z community, tak? Więc my nie mamy pracy. Najlepsza opcja. Jeżeli użytkownik nie chce iść na Stacka, to może porozmawiać z nami na czacie. Na Gitter czacie, to jest taki czat zintegrowany z GitHubem. Dużo ludzi z tego korzysta. No jak już nie chce ani tego, to ostatecznie może zgłosić pytanie na naszą kolejkę issues, aczkolwiek my dość zdecydowanie zniechęcamy do tego. Okej. Okay. Zajmijmy się teraz na chwilę tematem właśnie kolejki issues, czyli tym, co użytkownicy wrzucają na jako zgłoszenia. Oni tego nie kategoryzują, oni po prostu wrzucają swoje żale, jakiś tam krótki opis plus stack trace. My musimy to skategoryzować. Mamy trzy kategorie ogólnie. Jest kategoria pytań, kategoria bug reportów i kategoria feature requestów, przy czym pytania nie powinny się znajdować docelowo w kolejce issues, powinny być właśnie przenoszone w miejsce, gdzie tam żyją sobie lepiej, czyli na Stack Overflow. Często początkujący autorzy open source, jak dostają kolejny raport o błędzie, to się irytują. Tak, no, ileż można patrzeć na te błędy, które nam userzy zgłaszają. To jest absolutnie złe podejście. Należy się cieszyć, że ktoś wrzucił nam bug report, no bo po pierwsze, skoro wrzucił, to znaczy, że istnieje. Tak, mamy użytkownika, więc już jest jakiś sukces. Istnieje i chce dalej używać naszego projektu, bo przecież nie po to wrzucał coś na GitHuba, na issues, żeby porzucić ten projekt. Wykonał dla nas pracę testera, tak? Mamy okazję, żeby podnieść jakość naszego softu. Co więcej, możemy potraktować to takiego użytkownika jako potencjalnego kontrybutora. Możemy powiedzieć tak, okej, znalazłeś błąd, super, wiem, co zrobić, żeby go poprawić, mogę ci pokazać, w którym miejscu w kodzie należy zrobić poprawkę. Jeżeli chcesz mieć szybciej tego bugfixa, to wrzuć nam pull requesta, my go przetworzymy, wypuścimy wersję i wszystko zadzieje się dużo szybciej. Część ludzi oczywiście tego nie chce robić, natomiast niektórzy się łapią, no i potem mamy okazję z nimi pracować dalej, możemy ich namawiać na kolejne pull requesty. Problemem open source są niskiej jakości raporty o błędach. Tak jak mówiłem, często userzy po prostu wrzucają Stack Trace'a plus jakiś bardzo lakoniczny opis, że to nie działa. Dobry raport o błędzie powinien zawierać dwie rzeczy. Powinien zawierać kontekst, czyli oczekiwania użytkownika versus ta rzeczywistość, którą on zastał, plus scenariusz reprodukcji. Najlepiej, jeżeli scenariusz reprodukcji jest to failujący test case. Oczywiście użytkownicy tego nie wiedzą. Możemy spisać to, co chcemy od nich uzyskać w takim dokumencie, który nazywa się Guidelines for Contributing. Jeżeli umieścimy ten dokument w takim specjalnym pliku Contributing.md, to GitHub podlinkuje ten dokument na ekran do wrzucania issuesów i jest szansa, że użytkownik, zanim wrzuci to issue, przeczyta ten Guideline for Contributing i być może dostarczy ten nasz upragniony scenariusz reprodukcji błędu. OK. Następny problem to jest wtedy, kiedy mamy zbyt dużo pytań, kiedy ludzie wrzucają właśnie te swoje pytania na kolejkę issues, kiedy ciągle nam nie dają żyć, wrzucając te swoje pytania. Znowu, nie należy się irytować, należy się zastanowić, co jest źle, może my robimy coś źle, może nasza dokumentacja jest niejasna, może komunikaty o błędach są po prostu słabe, tak? Te, które wypluwa nasz system. Możemy potraktować komunikaty o błędach jako formę dokumentacji. To jest przykład z Javersa, który stara się wypluć taki user-friendly error message. To jest ta sekcja logu. Mamy na samym początku klasę, która jednoznacznie identyfikuje nas z projektem. Od razu wiemy, gdzie jest błąd. Mamy kod błędu. Kod błędu jest po to, żeby ułatwiać potem wyszukiwanie w Google. Tak? Jeżeli ktoś wpisze coś w Google, to chcemy, żeby wpisał też ten kod. On jest niezmienny, więc pewnie trafi na dobrą stronę.
Potem jest ten standardowy komunikat, który mówi o tym, co się stało, że type name, not found. No i wiele systemów jakby kończy na tym działalność i więcej nie mówi, co ma ten biedny użytkownik zrobić. No można się postarać trochę bardziej, można powiedzieć userowi, co powinien zrobić, żeby po prostu ten błąd zniknął. Mówimy tutaj, że jeżeli, prawda, używa klasy takiej i takiej, to powinien skorzystać z bidera takiego i takiego. Czyli od razu prowadzimy go za rączkę, mówimy o tym, co ma zrobić, żeby jego życie stało się prostsze. Jeżeli użytkownik dalej ma ten kłopot, podrzucamy mu linka do dokumentacji. W sumie nikt tam nie zabrania wrzucać linków do dokumentacji w naszych error message'ach. OK. Następna rola, o której chciałem powiedzieć, to jest CFO, czyli pan, który zajmuje się liczeniem kasy. W projekcie open source jest to skrajnie proste, ponieważ liczenie rentowności jest banalne. Wiemy, że zysk jest zerowy, więc jedyne, co musimy zrobić, to musimy postarać się, żeby budżet był jak najmniejszy, ponieważ inaczej zbankrutujemy. Więc minimalizujemy budżet, wiedząc, że zysk i tak będzie równy zero. To jest takie zestawienie kosztów. To, z czego absolutnie nie możemy zejść, to jest domena. Domena kosztuje około 100 zł rocznie. Domena naszą stronę internetową. Proofreading dokumentacji. Jeżeli nie mamy pod ręką osoby, która zna dobrze angielski, możemy kupić taką usługę na rynku. To kosztuje około 15 zł za stronę. Taką stronę w Wordzie. Natomiast wszystkie następne rzeczy są darmowe, czyli stronę internetową możemy zbudować na Jekyllu, korzystając z GitHub Pages. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, dodatkowo świetnie zintegrowane z GitHubem. Cały ten flow CI/CD jest też darmowy, czyli korzystamy z GitHuba. Jako serwera CI używamy Travisa. Travis, poza tym, że jest w ogóle całkiem niezłym serwerem CI, jest też od razu by default dobrze zintegrowany z GitHubem. Deployment artefaktów do repozytoriów Mavenowych też jest darmowy, możemy korzystać z Sonatype'a, to jest takie wejście do Maven Centrala. Jeżeli chcemy publikować do JS Center, mamy też narzędzia, które daje Bintray. OK, zajmijmy się teraz rolą Product Ownera. Dobry Product Owner to nie jest ktoś, kto przychodzi na spotkania i krzyczy na deweloperów, że za wolno pracują. Dobry Product Owner powinien dostarczać wizję rozwoju naszego projektu, tak? Powinien umieć powiedzieć, gdzie my chcemy być za miesiąc, za 3 miesiące, a może nawet za rok. Ja posłużę się taką metaforą. Zapakujmy tego Product Ownera na statek, natomiast on będzie kapitanem statku, deweloperzy będą załogą. No i taki Product Owner mówi, OK, mamy teraz wersję 1.0.0, świetnie, płyniemy w kierunku wersji 2.0.0, to będzie nasz nowy, upragniony feature. Wyznaczamy kurs, nic się nie może stać, płyniemy. Wszystko jest OK, mamy prawie już zdevelopowaną tą wersję 2.0 i nagle pojawia się tutaj na bezludnej wyspie grupa potencjalnych użytkowników. Ci potencjalni użytkownicy mówią tak, słuchajcie, my jesteśmy, nam się bardzo podoba wasz projekt, on jest super, tylko że brakuje nam jednego feature'a. My pracujemy w banku, tutaj są takie trochę technologie legacy, byśmy chętnie użyli tego waszego softu, ale potrzebujemy wsparcia do XML-a i do Java 6. No i w tym momencie, prawda, trzeba się zastanowić, no co robić, tak, no Java 6, XML. No kapitan myśli sobie, no dobra, no już popłynę do nich, wezmę, zrobię im tą wersję 1.1 tego XML-a, niech mają. Zyskam dużą grupę użytkowników, no ale w tym momencie może podnieść się bunt ze strony zespołu, tak. Załoga mówi, że nie chce tego XML-a, że to jest w ogóle jakaś stara technologia, no ona zniszczy architekturę naszego systemu, nie róbmy tego. No i ten kapitan musi zdecydować, niezależnie od tego, co on zrobi, nie może podjąć tej decyzji arbitralnie, powinien zawsze skonsultować to z zespołem, również z użytkownikami. No w tym przypadku kapitan decyduje, że płynie do wersji 2.0, w ogóle porzuca tych użytkowników. Czasami te decyzje są naprawdę trudne. OK, co mamy dalej? Dalej mamy rolę analityka. Analityk zajmuje się wydobywaniem wiedzy z danych. Tworzy takie raporty, które potem pomagają nam w podejmowaniu decyzji. W projekcie Open Source będziemy właściwie patrzyli na dwa rodzaje danych. To są dane na temat ruchu na naszej stronie internetowej, czyli to, co dostarcza Google Analytics, oraz dane o ilości pobrań z repozytoriów Mavenowych, czyli z Maven Centrala lub z Bintraya.
Google Analytics to wiadomo, to jest świetne narzędzie, duży temat, też znowu nie będę wchodził w szczegóły. Taki przykładowy ekran, który widzimy na samym początku, to jest ilość page viewsów na naszej stronie. Możemy sobie wybrać, za jaki okres chcemy patrzeć, czy dzisiaj, czy za miesiąc, czy za kwartał. I bardzo ładnie widać wszystkie trendy, tak? Te dołki to są weekendy. Drugi przykład, który chciałem pokazać, to jest taki raport po lokalizacji, czyli nasi użytkownicy, którzy wchodzą na stronę, pogrupowani na kraje, z których się łączą. To jest znowu przykład ze strony Javers.org. No widzimy, że na pierwszym miejscu mamy Stany Zjednoczone, to mnie cieszy, super. Na drugim miejscu jest Rosja. Nie mam pojęcia dlaczego. Może są jakieś boty rosyjskie, diabli wiedzą. Na trzecim miejscu znowu jakaś ciekawostka, Indie. No ale okej, no Indie, potęga software'owa, prawda, mamy, wiadomo, Pernambuco, Bangalore, to są silne ośrodki programowania. No potem mamy Anglię, Brazylię i tak dalej, Polska dopiero na siódmym miejscu. Jeśli chodzi o statystyki pobrań naszych artefaktów z Maven Centrala, to Sonatype dostarcza taki dość zgrubny wykres, ilość pobrań w ujęciu miesięcznym. Tak? Możemy sobie wybrać nasze artefakty i zobaczyć, ile razy były pobierane przez userów lub przez automaty, czyli przez te wszystkie serwery CI w ciągu miesiąca. No i tutaj możemy znowu śledzić pewne trendy. Widzimy, że w lutym był jakiś max, było 4500, potem zaczął spadać. Możemy się zastanowić właściwie dlaczego, tak? Czy to znaczy, że nasz projekt idzie w ogóle w złą stronę, że nie wiem, coś pogubiliśmy się, może powinniśmy zmienić strategię. Czy to jest, czy te 4000 to jest dużo, czy to jest mało? To nie jest jakoś specjalnie dużo. Największe projekty, nie wiem, Spring, Gradle liczą ilość pobrań w milionach, a nie w tysiącach. Jeżeli korzystamy, publikujemy też do JCenter, to Bintray dostarcza taki nieco ładniejszy raport o ilości pobrań. Mamy tutaj rozdzielczość dzienną, możemy śledzić trendy na bieżąco. I to właściwie jest tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą w projektach open source jest community. Community rozumiane jako core team, jako kontrybutorzy, jako ludzie, którzy zgłaszają issuesy, jako społeczność na Stack Overflow, no i oczywiście użytkownicy. I tak naprawdę na dłuższą metę sukces odnoszą te projekty open source'owe, którym udaje się zbudować liczne i silne community. Jeżeli projektowi się nie udaje, to właśnie budowa tego community, no niestety taki projekt często po prostu kończy swój żywot śmiercią naturalną. Dziękuję. Pytanie było, skąd narodził się projekt na Javers, tak? To nie do końca się wiąże z tematem mojej prezentacji, ale mogę przy okazji powiedzieć. Ja się tym zajmowałem po prostu przez wiele lat wcześniej w ramach takiej działalności zawodowej, tylko że to było robione wewnątrz firmy. Przychodziły różne inkarnacje i na pewnym etapie stwierdziłem, że to, co robię, może też się przydać na zewnątrz firmy właśnie jako open source. Czyli to jest, aby historia jest dość długa, to nie był taki spontaniczny pomysł, tylko właśnie wynikało z kolejnych projektów, które robiłem zawodowo. Pod kątem marketingowym patrząc, macie tą stronę internetową i tam są sposoby, dzięki którym możecie zgłaszać, mogą wam ludzie zgłaszać jakieś issues i tam pokazywałeś, że odchodzicie od czegoś, tak. A dajecie im marketingowo na twarz od razu, o właśnie, dajcie im coś, żeby w ten sposób to zgłaszali, a chcecie od tego odchodzić, po co to robić? Chodzi mi o to, że początkowo, kiedy jeszcze nie mieliśmy konta, nie mieliśmy tego naszego taga na Stack Overflow, to jakby naturalnie userzy po prostu wrzucali swoje pytania na kolejkę GitHub Issues. No i to oczywiście działa na początku, ale tak naprawdę wtedy cała praca związana z odpowiedzią na to pytanie spada na core team, bo ludzie z zewnątrz nie mają dostępu do, nie mogą jakoś tak specjalnie tam działać i właśnie wtedy ograniczamy możliwość budowy tego community. Tak? Najwięcej ludzi działa, siedzi na Stack Overflow, właśnie tam chcemy przenieść pytania, to się częściowo udaje, natomiast chcemy, żeby w kolejce issues były właśnie tylko te tematy do zrobienia, czyli bug reporty oraz feature'y. To jest tylko taka po prostu sprawa operacyjna, tak? Nie ma więcej pytań, zdaje się, także dziękuję.